Czołem kochani, szczęść wam Boże. Dlaczego trudno nam czytać i poznawać Biblię? Chcecie o tym wiedzieć? Tak więc mała czołóweczka i ruszamy ze Słowem Bożym. W dawnych czasach w Londynie żył zawzięty kaznodzieja John Aylmer, który miał nawet zostać biskupem. Pewnego razu głosił on w kościele Bożą Ewangelię, wygłaszał kazanie do swoich wiernych, ucząc ich Ewangelii, ale ci nie za bardzo chcieli go słuchać, więc wtedy on chwycił i wyciągnął hebrajskie Pismo Święte, postanowił rozwinąć księgę i czytać do wszystkich po hebrajsku. Nagle w kościele zrobiło się cicho. Ludzie zaczęli słuchać, co on takiego mówi. Nikt go nie za bardzo mógł zrozumieć. W końcu on powiedział do nich: kiedy mówiłem do was w zrozumiałym przez was języku o wielkich Bożych sprawach, nikt z was nie chciał o tym słuchać. Kiedy mówię do was to samo w języku, którego nie rozumiecie, jakoś dziwnym trafem myślicie, że jest bardziej niesamowity i wspaniały. Co z wami jest nie tak? Dziś w Ewangelii słuchamy słów, które opowiadają nam o wydarzeniach, jakie miały miejsce w synagodze w Nazarecie. Posłuchajcie. Jezus powiedział: dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. A wszyscy przeświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: czy to nie jest syn Józefa? Wtedy rzekł do nich: z pewnością powiecie mi to przysłowie: lekarzu, ulecz samego siebie. Dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy w Kafarnał. I dodał: zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam, wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostało zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy. Także wielki głód panował w całym kraju. A Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydomskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza. A żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naana. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem, porwali go z miejsca, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na stok wysokiej góry, na której ich miasto było zbudowane, aby go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się. Oto słowo Pańskie. Dzisiaj każdy z nas, kto tylko chce, może czytać Pismo Święte, może je poznawać, pewnie ma w domu, na półce, a może w telefonie. Dzisiaj każdy z nas może poznawać Pismo Święte na katechezie, chociażby w szkole. Albo mieć dużo możliwości poznania Pisma Świętego, chociażby w internecie, słuchając kolejnych wykładów, słów mądrych ludzi na temat Pisma Świętego. To wszystko czasem sprawia też jedną rzecz, że wielu myśli, że to Pismo Święte to taka normalna, zwyczajna rzecz i ona nam powszechnieje. I jest tego tak dużo, że niektórzy później nie zaglądają do niego, bo co tam może być ciekawego? To nieprawda. To nic nie znaczy, że mamy tyle Pisma Świętego. Ono, niezależnie od ilości, czy małości, czy wielkości, jest zawsze tym miejscem, gdzie znajdziemy Boże Słowo. Tu Bóg wychodzi naprzeciw nam i to tu Go możemy poznawać. To On jest tu fascynujący. To On jest tu niesamowity. I to On nas tu zaprasza do swojej przygody.
Kochani, czas rozstrzygnąć nasz bożonarodzeniowy konkurs. Dziękuję Wam za wszystkie przesłane prace. Nagrodzone możecie zobaczyć teraz, właśnie są wyświetlane. Każda z nich była rewelacyjna. Nagrody dla Was wyślemy pocztą. Bardzo Wam dziękuję w imieniu całej ekipy Manny z Nieba oraz Telewizji Trwam. Jesteście naprawdę bardzo zdolną widownią. Jesteśmy z tego dumni i niesamowicie się cieszymy. Okej. Mam nadzieję, że teraz już wszyscy wiemy i rozumiemy, że jeśli chcemy poznawać Pismo Święte, to tak najwięcej to zależy od nas samych. Czy mamy tą chęć? Czy potrafimy znaleźć ku temu własną mobilizację? Czy chcemy wierzyć w to, co nam Bóg objawia poprzez swoje słowo? Mam nadzieję, że teraz mamy już jedno wielkie KPW. I dzisiaj ważne pytanko do dzisiejszej Ewangelii. Którą z historii Pisma Świętego przeczytasz w tym tygodniu? Napisz mi o tym w komentarzach na YouTubie, gdy znajdziesz tam Mannę z Nieba. Tymczasem do zobaczenia. Szczęść Wam Boże!